Witam wszystkich serdecznie. Taki odcinek serwisowy. Agregat z kosiarki długo stał. Może będzie widać. Później wrzucę zdjęcie, jeszcze pajęczyny są. Chcę wymienić olej, zobaczyć czy działa, zobaczyć w jakim jest stanie benzyna, bo benzyna była nalana od ostatniego uruchomienia. Później zobaczę, kiedy był ten odcinek. No i tak mnie naszło, ostatnio dużo jest burz, różnych dziwnych zjawisk pogodowych. Trzeba się przygotować, jakby dłuższy czas nie było prądu, no bo niestety widzimy, co się dzieje. Tutaj mam pierwszą wersję instalacji elektrycznej. Niestety zauważyłem, że już mam niekompatybilną wtyczkę, ponieważ tu mam dużą. To jest rodzaju... Będzie widać? Będzie widać. Jakiego jest rodzaju, raczej na ile amper jest, ale już nie będzie pasowało do tego. Widać, że mam inne rozmiary, więc nie ma szans. Już zrobiłem modernizację w agregacie pod tą wtyczkę. Tu jest pokazane. Więc mamy już zmodernizowane pod ten typ. Jedynie tą w agregacie z kosiarki nie zmodernizowałem. No co do drugiego agregatu, Bosch idzie pomału na emeryturę. Próbowałem go połówką odsiarczyć. I teraz może tak pokażę tylko. Kolejność gazowania cel. Ta cela najgorzej gazowała i praktycznie nie dawała oznak życia. Więc tu obawiam się, że będzie najgorzej z zwarciem. Chwilowo jest założona na centra. Niestety, jak sobie przygotuję do odpalenia, nie wiem, czy będzie widać, że się oświeci coś. Chyba nie będzie widać. Aha, no tak. To jest to. Jak czegoś dłużej nie używasz, to później zapominasz, jak to działało. Co prawda mam ściągnięty cały dopływ, bo tutaj jakiś czas temu jakieś prace prowadziłem, to nie skończyłem. I co? Tylko jest pstryk. Niestety centra umarła w laczkach, jak to mówi się. Za jakiś czas Boscha tu wrzucę i muszę kilka rzeczy porobić. Niestety wiem teraz, czemu w Polsce jest tak mało modernizacji infrastruktury, bo modernizacja infrastruktury trwa tyle czasu, że na inne rzeczy nie widać, nie? A troszeczkę przy agregacie mam do porobienia. Chciałbym go dostać przed zimą do takiego stanu, że w razie draki będę umiał sobie coś poprodukować. Mam tu poszykowane już co chcę porobić. No ale czas. A drugie chęci i zdrowie. No, na przykład co? Tutaj mam ten manometr. Co mam mierzyć ciśnienie oleju. I do tego i jeszcze zabezpieczenie zrobić do tego. No ale wszystko w swoim czasie. Tutaj mam też pomysł na to, żeby to inaczej zrobić, ale na razie nie ma kiedy. Ok, wracamy do głównego tematu, czyli zobaczmy, jaka jest, w jakim stanie jest benzyna. Mam tutaj taki zbiorniczek. Jest tak w miarę czysty, nie jest idealny. Z racji, że tu jest jeden kranik, damy jeden kranik. Tutaj mamy drugi. Tak troszeczkę puściło, ale nic nie leci. Albo tyle syfu. No nie, nie ma źle. No tak. Okay, czyli musimy mieć na rezerwie widocznie. Tak. Dobra. Jak ta benzyna wygląda? Zobaczymy.
tragedii nie ma. W zapachu oktanów pomału już też nie ma, więc trudno. Spróbujemy odpalić kosiarę, tak żeby umiał rozgrzać silnik, żeby ewentualnie wymienić olej. W sumie sobie zobaczymy, w jakim stanie jest i ile jest. No jest taki... No już troszkę nieprzyjemnie czarny. Ale to nie wiem, czy to jest ten nieprzyjemnie czarny z powodu stania, czy to, że się wypłukuje szajs z tej kosiarki. Niestety, jak to zawsze, zdewcowany silnik, więc nie wiadomo, co tam się działo prędzej. Okej. Włączymy się. Przewody już troszeczkę się zrobiły twarde. Spoko są te zielone. Chyba to były najtańsze na ale drogo, ale na dłuższą metę raczej bym nie polecał. Okej. Zobaczymy, czy poleci. Coś tutaj widać, że leci. Poleciało przynajmniej chwilę. Okej. Napełnia się. Pompka jeszcze chyba działa. Więc damy temu troszeczkę naciec i zaraz spróbujemy odpalić. Chwileczka później. Co tu mamy? 4,1 godziny zrobił agregat. Czyli chyba tyle, co w testach. Trochę benzyna naleciała. Co mi się pamięta, to trzeba było troszeczkę odkręcić benę, żeby chciał ruszyć. Teraz nie pamiętam, czy wszystkie zabezpieczenia działały. Już sobie przypomniałem, o co chodzi. Jest zajebisty drucik, strażnik gazu o zabezpieczenia. I teraz jak to się odpalało? Może tak. Aż dziwne, że tak szybko ruszył. Ciekawe. O dziwo, silnik ruszył dość szybko, czyli tak jak w innym odcinku mówiłem o tym, że warto zostawiać, jak jest tłok w cylindrze, jak ma się zawory. Zawory muszą być zamknięte i tłok maksymalnie do góry, wtedy mamy zamkniętą komorę spalania, no i syf się nie dostaje do środka i nawet jak nam będzie ściekać z gaźnika, to się wszystko na zaworze oprze i nie odparuje wszystko. Dlatego może tak odpalił fajnie, ponieważ trzymałem właśnie tłok jak najwyżej na górze i zamknięte zawory. No i ruszyło, nawet na takiej starej benzynie, więc co? Daję temu pochodzić, możliwe, że się wypali wszystka benzyna, zobaczymy jak długo to potrwa. No i biorę się za wymianę oleju. Czas na diagnostykę. Silnik też postał sobie bardzo długo. Jak było widać, centra nie dała rady. Już ma swój tytuł, RIP. Excite, który kiedyś był testowany, też już jest RIP. Niedługo pójdą na przemiał, na ostatnią swoją drogę. Bosch już zamontowany. W międzyczasie co agregat z kosiarki się grzał. Na razie wyłączyłem, żeby troszkę ochłonął. Teraz co będziemy robić? Bardzo mnie interesuje, w jakim stanie są tutaj świece. Ponieważ jak pierwszy raz wymieniałem, były takie dość zdrowe nagary. Znaczy niezdrowe nagary. Nie wiem, co z silnikiem było, czy brał olej, czy nie brał oleju. U mnie za krótko to pochodziło, żeby coś stwierdzić. Ale z tego co patrzę, później jeszcze spróbuję zdjęcia wrzucić, no jest mokre, jest z oleju, czyli jest szansa, że gdzieś coś to bierze, tylko nie wiem, czy jest nieszczelna góra czy dół, ciężko mi powiedzieć, jak ktoś będzie wiedział, to niech da znać, no i widać takie jest smoliste. Ale okej.
To mamy pierwszą. I żeby nie pomylić się, to od razu sobie wsadzimy do fajki. A, widać tutaj za mocno dociągłem, bo już ją wypala. Mój błąd. Zobaczmy, co druga pokaże. Jestem ciekawy, czy będzie gorzej, czy będzie lepiej. No bo to będzie determinować, czy jednak to nie zrobię na gaz. Tu jeszcze jest gorzej. Damy do słońca. Mam nadzieję, że będzie widać. Tu jest taki mocny nagar. Jest to zadziobane. Tylko, że ja nie widzę teraz, bo za jasno jest. Jest to takie niezdrowo to wygląda. Niestety ten silnik ma swoje najlepsze czasy ma za sobą, ale tu przynajmniej nie przedobrzymy przy dokręcaniu. Dobra, zobaczmy kolejnego pacjenta. I się ktoś zastanowi, no dobra, po co to sprawdzasz? Jestem ciekawy, czy jest góra, czy dół niezdrowy. Dlatego tu mam tablet i kamerę. Kamerę kojarzycie na pewno z odcinka o siarczaniu akumulatora. W sumie po to to było kupione. Coś tu się podziało. Słyszeliście taki brut? Gdzieś coś zrobiło, że różnicówkę zbiło. Zasilanie jest ok. Więc nie wiem, skąd się to wzięło. Dobra. Zaczynamy suchy rozruch. Wstało. Będziemy po jednej sekcji odpalać. Nie wiem, skąd się wzięło przepięcie. Nie, liczniki. Lecą. Co do instalacji PV, ostatnie 2-3 miesiące dosłownie nic nie zrobiłem. Do garażu nie wchodziłem przez kilka miesięcy, można by powiedzieć. Dobra instalacja jest taka, o której zapominasz. Tak ostatnio właśnie jak pierwszy raz wchodziłem od dłuższego czasu. Nie wiem, czy będzie widać. Takie jakieś robaczki sobie zrobiły tutaj miejscówkę. No bo tak mało ktoś im przeszkadzał, że uznały, że jest dobra miejscówka na domek. Mniejsza z tym. Co do świecy? No też to nie wygląda dobrze, jest to zadziobane. Możliwe, że z racji, że silnik działał na niskich obrotach. Głównie tylko start-stop, rozgrzać się i tyle. No bo faktycznie coś mu dolega. Ale od wymiany do wymiany oleju, a były chyba tylko dwie wymiany, to nie zauważyłem, żeby ubywało, więc może nie będzie tak źle. Może to tylko jest efekt krótkiej pracy i tym podobne, ale tutaj jest tak samo, czarna świeca, zamiast być na biało, ale no, biało też jest źle. Na brązowo to też jest na czarno. Jest tak jeszcze bardziej smolone. Nic. Zaraz zobaczymy kamerą do środka, co tam się dzieje i dlaczego się dzieje. No, tutaj też za mocno dokręcona była. Bo jak macie za mocno dokręconą świecę, to tutaj się zaczyna to pokazywać. Ok. Dobra. Bierzemy się za inspekcję środka. Ja sobie przygotuję klucz, żeby można było wałem pokręcić. Nie wiem, w jakiej pozycji teraz będzie tłok. Ok. Mamy kamerę już załączoną. I lecimy z tematem. Co nam tutaj się pokaże? No już tutaj jest tłusto. Na wejściu. Ciekawe. Pytanie dlaczego? Okej, okay, teraz sobie muszę trafić. Zaraz sobie można zobaczyć, że gwint jest zdrowy. Dobra, tak żebyście wy jeszcze widzieli. Troszeczkę kamerę obrócę dziwnie. Żebym ja widział i wy.
Gwint jest zdrowy, to mnie cieszy, przynajmniej tyle. Co widać? Jak dla mnie troszeczkę nagaru jest. Tutaj jest w miarę czysto, no ale tu jest dużo nagaru. Spróbuję obrócić troszeczkę korbą. Ok, na razie jedzie do góry. Haha. No bo jesteśmy prawie kamerą w tłoku. Lecimy teraz w dół. Ok, skrajnie dolna pozycja. Jeszcze raz zobaczymy. Przynajmniej więcej widać tłoka. No widać, że chyba coś się polepsza, bo tutaj nagar nam spadł. Tutaj też. Zobaczymy, jak obrócimy kamerkę, bo też mnie interesuje, czy będę w stanie zobaczyć zawory. No, na razie jestem w stanie zobaczyć powierzchnię cylindra. Też nie jest źle. Tu gdzieś coś pływa. Tu jakiś płyn był. Nie wiem, czy to olej, czy to jest jakiś płyn chłodniczy. No, jesteśmy między głowicą a cylindrem tutaj, w tej pozycji. Zobaczymy, czy mi się uda zrobić 360 w cylindrze. A tutaj coś widać, że kapie. No chodź. Tu widać, że coś zacieka. Ale ja bym chętnie zobaczył. Jestem przy tłoku. Cylinder ogólnie wygląda spoko. O, tutaj chyba widzę kawałek gniazda zaworowego. Czy nie? Tu są zawory. Ale jest głowica zadziobana. Jo, pindole. Teraz się tutaj ustawić jakoś. Ok, czyli tak, mamy zawory. I teraz gdzie ja sobie dam klucz? Spróbujemy zrobić tak, żeby się otworzyły nam zawory. Ok. To jest 16, czyli po dwa mi się otwierają na raz. I teraz jak one wyglądają? Nie wiem, czy mi się uda jakoś zoom tutaj złapać. Ale raczej nie. Jak to wygląda? Wszystko zadziobane, wszystko tłuste. Muszę się jakoś kamerą obrócić. Taka zabawa troszeczkę, powiem wam szczerze. Nigdy tego nie robiłem, robię to z wami pierwszy raz. Nie wiem, na co patrzę w tym momencie. Też nie wiem, czy soczewkę nie zadziobałem czymś. Więc teraz nie wiem, czy mam otwarte zawory z dolotu, czy z... Wiecie, czy nie mam ostrości? Nie mam ostrości. Muszę wytrzeć czymś takim w miarę. Ok, jest jakaś ostrość. Nie wiem, czy mam otwarte zawory z dolotu, czy z wydechu. Ale fajna zabawa ogólnie. Jak ktoś chce sobie autodiagnozować, to jak najbardziej wskazane. Ok, tu mam jedne zawory. Po drugiej stronie powinny być drugie. O, tu są grzybki. Jest jeden. Tylko ciężko namierzyć drugi. Ok. Raczej wyglądają ok. Raczej. Ale w samej głowicy jest pełno szajsu. Wszystko zadziobane olejem. Wszystko ścieka. Czyli możliwe, że uszczelka między
głowicą, a cylindrem gdzieś ucieka. Ciśnienie oleju przebija. No, wszystko zadziobane olejem. Dobra. O, było widać gniazdo. Teraz już wiem, co czują lekarze, jak badają w człowieku różne rzeczy. Nie jest łatwo. Tym bardziej, jak nie wiesz, gdzie co masz. Okej, tu mamy grzybek. A ja się chcę pochylić do gniazda, żeby widzieć gniazdo. Dobra. Ja sobie tutaj posprawdzam. Jak będzie coś ciekawszego, to powrzucam. O, tak to mniej więcej było. Nie jestem w stanie bardziej się obrócić, ale gniazdo wygląda raczej ok, nie jest wypalone. Stawiam, że to będzie co? Dolot. Czyli jak sobie obrócę, to będę miał wylot. Dobra. Posprawdzam sobie, jak to wygląda w środku. Bo jednak to, że tutaj jest tak zadziobane, to jest cylinder 1. No chodź. Co muszę popatrzeć. Trafić. To jest cylinder 2. Podobnie to wygląda. Też jest pełno nagaru. Trójka. Też pełno nagaru. W sumie chyba cieszę się, że jest nagar z oleju, bo olej łatwiej uzupełniać, niż jakby były wypłukane, czyli czyste cylindry, czyste tłoki, bo to by oznaczało, że płyn chłodniczy się dostaje do układu, a to już jest nie do opanowania, bo olej idzie dolać, a nieprzypilnowanie płynu chłodniczego może skutkować uszkodzeniem silnika. Więc z dwojga złego chyba wolę te wyjście. To nic, nie naciągam. Tak dość długi odcinek wyszedł. Bardziej dla was pokazać, co chcę porobić, co chciałem porobić. Żeby nie myśleliście, że wszystko zarzuciłem. Niestety są inne priorytety chwilowo. Ale nie zarzuciłem wszystkich tematów. Będę pomału nad tym działać. Zaraz się biorę za wymianę olejów w kosiarce. Żeby była gotowa w razie draki. A tu jeszcze się pobawię troszeczkę kamerą inspekcyjną. Jak będą jakieś fajne ujęcia, to porobię zdjęcia i powrzucam. Będą gdzieś na końcu filmu wrzucone jakieś ciekawostki, jak coś mi się uda złapać. A tak to dziękuję. Pozdrawiam. Paluszki w górkę. Raczej kciuki w górę, jak się podobało. Możecie komuś polecić. Jednak tematy agregatów umarły. No ten agregat jeszcze chyba pożyje. To nic. Na razie. Do zobaczenia. Cześć. Coś dla wytrzymałych. Na koniec filmu. Akumulator, jak było widać, prędzej wstawiony. Zobaczymy, czy wszystko działa. Tak, jeszcze jak w dobrą stronę obrócę wajchę, to będzie git. Zegarek wstał. Obracamy. Zapłon jest. Przygotowane do zapłonu. W sumie dobrze, jakby to nie wciągło do środka, bo świeżo co patrzyliśmy. I co? Pokręcimy troszeczkę korbką. Mówiłem, w sumie bez świeczek był akumulator by miał lżej, ale zobaczmy, jak pokręci. Był dźwięk, że chyba zapomniałem. Tak. Widzicie, tam na korbie wisiał sobie jeszcze klucz. Na szczęście nigdzie nie przydupczył. No ale Bosch jeszcze kręci.
się zastanowicie, czemu tak chcę pokręcić troszeczkę silnikiem. Chodzi o to, żeby wszystko się nasmarowało przed jakimś rozruchem, który może być za jakiś czas. Dlatego raz na jakiś czas trzeba pokręcić, żeby olej wszędzie doszedł, nic nie zardzewiało, choć jak było widać w cylindrach jest ok. Znaczy więcej smaru i oleju niż powinno być. To co, kończymy teatrzyk. Dziękuję. Dobranoc.